Witam na wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja MCE. Oto przed wami kolejny odcinek z GCU Sam Classic. Pierwsze starcie. Wylądowaliśmy, panie i panowie, w oazie. Z księżycowych gór spadliśmy do oazy i musimy dostać się do tej świątyni właśnie tutaj. Czyli co, panie i panowie, lecimy. Mamy Tomigana, mamy rakietnicę, mamy wszystko tak jak mieliśmy. Amunicję sobie, na to mamy pancerz. Tak, zbierzmy sobie ten pancerz, żebyśmy mieli. O, już się zaczęło, okej. No to szybko, nie ma co, okej. O, tak jak sama nie grałem ogólnie, tylko ja grałem długo w strzelankę, ja grałem w CS-a z kolegami. A to jest kompletnie inny Sirius sam, więc nawet się muzyka nie odpala, więc zastanawiałem się, czy coś mnie atakuje faktycznie, czy nie. O, to proszę. Aldulian zielony. Dobra, okej, okay. I teraz was rozwalić. O, Gunslinger Sirius sam, pięknie. Trochę amunicji, nie wiem ile zużyłem w sumie. Dobra, no i tu ogólnie będzie ciężko się dostać. To będzie sporo przeciwników, tego musimy się przygotować. Co tam u was? Bo to jest chyba, mi się wydaje, najbardziej aktualnie oglądana seria na kanale. Odcinek z Psychonauts 2, który pojawił się wczoraj, no nie wyglądał najlepiej tak naprawdę. Przez chyba 3-4 godziny pierwsze nie było w ogóle żadnych wyświetleń, więc... Jestem zdewastowany, jest mega przykro, jest mega smutno, ponieważ Psychonauts bardzo gry lubię. Ale też jedna z tych serii, którą chcę nagrywać, mimo że wyświetleń nie ma, także... Będzie na kanale cały czas, dopóki nie skończymy gry oczywiście. Też po tym odcinku będę grał jeden poziom, pierwszy poziom w sumie, poza na kamerą, tak jak mówiłem na odcinku, żeby ponadrabiać rzeczy, które nie zebrałem, krótko mówiąc. Tak jest plan przynajmniej. Żeby się do świątyni, przeciwników mało, nie? Czy będziemy, ała, mogli wejść od razu? Chyba nie. Jeżeli pamiętam dobrze. Umrzesz kiedyś? Umieraj! Dobrze, okej. Okay. Stała w główkę i umarła. Zmieniamy rakiety. No, tu się dym teraz zacznie, to całkiem spory. Bo to będą bronić tego diablicznie. A, to było bardzo głupie, mam bardzo mało zdrowia. Shit, ratuj się, dobrze, okej, okay, udało się. Zabrałem chyba, bo to jest zdrowie. Także nice. Jezus Maria. A! Nie grałem tyle w Sirius sama, ostatnio dzień był 3 tygodnie temu, więc... A nie grałem w czasie wolnym swoim. Więc ciekawe, nie powiem. Rakietnica moim tutaj pomagiem jest to całkiem sporym. Krótko mówiąc, wiem co tam nas czeka w świątyni. Dlatego tego poziomu, to jest jeden z tych poziomów, który po prostu nie grałem tak dużo, ponieważ go nie lubię zbytnia. Jest z moich bardziej znienawidzonych poziomów, jeśli chodzi o sama jedynkę. No ponieważ jest taki nudny dla mnie, nie mam pojęcia dlaczego. Ale po takim czasie każdy poziom się fajnie gra, także... Przecież już sama nie grałem aż tak dużo między nagrywaniem serii, także ogólnie jakikolwiek, nie mówię o tej, mówię ogólnie, także żebyście zrozumieli mnie dobrze. Tu kamerza do mnie jeszcze leci. Dobra, nas panu. Piguła, zdrowie, coś się pojawi strasznego? O, kamikadze chyba pozabrają pigułki, tam mi się zdaje. Moją misję do Tomigana to sobie zachowamy, żebyśmy zebrali za chwilę. O Jezus Maria. Mhm, zaliczyłem dwóch kamikadze, świetnie. Zajebiście mi idzie, nie ma co. Dostaję w chill, jak nie wiem. Ale tak to jest właśnie, jak w takiej gry się nie gra długo. Więc... Czy mogę teraz tam wejść bez zbierania niczego więcej? Mam 50 HP. Ale tam... Myślę, że Tomigan leży, a tam leży po prostu amunicja i... rakietnica. Czy ja mogę tutaj już wejść po prostu tak, o? Mogę, o Jezus, ale tego się nie spodziewałem. Bo ja na turyście zawsze nie widziałem, że się kleje pojawiają. O, rany. To jest odkrywanie Sirius'a po prostu na nowo. Granie na normalu pierwszy raz, to jest niesamowite. Okej, okay, czy ja dojrzę jakieś zdrowie gdzieś tutaj? Ta woda w ogóle ma strasznie dużo FPS-ów, zobaczcie. Więcej niż sama gra, zobaczcie jak ja się ruszam, jak ta woda leci. Niesamowite. Okej, okay, chyba tu zdrowia już więcej nie ma, także z 50 HP idziemy na minibossa. Minibossów w sumie. Na falę przeciwników i będą to żaboskoczki, jak pamiętam. A nie, co ja gadam, to w ogóle jest inny poziom. Albo inna gra w ogóle nawet. A mi się pomieszało, ale w tym miejscu zdobywamy, panie i panowie... Okej. Okay. Czerwonego mechanoida i zdobywamy minigana tutaj przedwcześnie. To jest to miejsce, panie i panowie. To jest to miejsce, panie i panowie. Tak jest. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sami się nie zamierzam męczyć. Tutaj jakoś straszliwie, o jeden mnie dopadł niestety. Dobra, już leży. Teraz zabezpieczyć tył i będzie super, dobra, zajebiście. To rozwalamy.
Okej, okay. I tutaj wskakujemy, czy to później będzie? To później, tam jest minigun u góry. Tylko trzeba zdobyć, krótko mówiąc. Ukryty atak dźwiękowy. Beka. Okej, okay, uzupełnimy sobie z... O, o, zdrowie. O, ła! To było nie fair! To było bardzo nie fair, zaraz umrę! Teraz sobie uzupełnimy zdrowie, na pewno. Tego się spodziewałem. Nie pamiętałem, nie pamiętam w ogóle pięknie nic już. Kuźwa z tych poziomów, ale jazda. To dobrze, to bardzo dobrze, będę mógł odkryć trochę gry na nowo, trochę nie. To zależy, grałem tylko oczywiście nowa broń. Chyba się na lewo szło najpierw, żeby zdobyć refleks boga, żeby zrobić minigana, ponieważ jak idziemy w prawo, to jest dalsza część poziomu, jak pamiętam dobrze. Także spieszmy to. Ukryta skocznia odkryta. My sobie uciekniemy stąd, a przynajmniej spróbujemy. Okej, okay, w paszczę lwa. Z deszczu pod rynnę. Tak naprawdę. Chyba jeszcze żabę ominęłem, albo je wybuchłem. Albo coś z nimi się stało, nie mam pojęcia, czy one tam dalej są, czy nie. Są, słychać je. Jeszcze. Przeskoczyła moją rakietę. Jak mogła. Jeszcze tam ktoś jest? Tak, jak najbardziej. A wydają dziwne dźwięki ogólnie. Tego idla swojego. Aż dziwnie. Cześć żaby. Nie wiem, czemu je zabijam, mogę ją po prostu zostawić. Tu jeszcze ktoś jest. Jeszcze! No idea gdzie. Dobra, wyskocz na mnie, no. Gdzie jesteś? Tutaj. Cisza i spokój. Może to jest później, nie wiem. Czemu mi się pomieszało tak właśnie z tym bossem? Interesujące to jest bardzo. I mamy minigana. O mój Boże. To jest najlepszy wygląd minigana, jaki był kiedykolwiek w Siriusami, także nie kłóćcie się nawet. Siema. A, słyszałem was, ale wam nie uciekłem, bo dlaczego miałbym? Czemu miałbym? Ech, 61 HP. Co tu mnie czeka w takim razie? Ale cię widziałem, jak cię zaplanowałeś. Sorry, stary, ale cię widziałem. Okej. Okay. Oho, oho. O tak, tu jest ten miniboss. Dobrze, to pomieszały mi się kolejności. Kogo wystrzelać opysku? Jezus Maria, okej. Okay. Teraz nie widziałem, czy się rozwalało tą ścianę, czy... Bo tu jest sekret ogólnie schowany. W tym miejscu chyba się rozwalało ścianę. Nie wiem, ale tak, minibossy są już skoczki, jak widzicie. No i będziemy ich bić, dopóki im nie zejdzie zdrowie. Oczywiście każdy skoczek kontrybutuje do tego zdrowia. No i najlepiej, krótko mówiąc, je rozwalić za pomocą rakietnicy, ale ja chcę sobie postrzelać w końcu z minigana, gdzie strasznie szybko schodzi amunicja. Chyba najszybciej schodzi właśnie w jedynce i w dwójce, w pierwszym i drugim starciu. I dupaj, co teraz? Rakietnico! Pomóż mi! No muszę to rozwalić, nie wiem, czy to było tu, czy to było tu. Tutaj, okej. Okay. Jaskinia, ale z amunicją to... Już się! O, w mordę, zespiło się znacznie więcej, to, znacznie więcej teraz. No i to wygląda zajebiście, o mój Boże. Jak tutaj tak skaczą śmiesznie wysoko. Dobra, i po amunicji do minigana, ale mamy tutaj. Nie będziemy już jej używać, te skoczki zachowamy sobie na... A, przyszłość, trochę zostajemy obrażeń, trudno się mówi. Dobra, co będzie najlepsze na niej? No nie mam pojęcia. Strzelba? Znaczy rakietnica, wiadomo, ale nie chcę dostać samobrażeń. Także mi się wydaje, że strzelba będzie całkiem okej. Okay. Hopla nad skoczkiem! O, mam czerwone zdrowie. Już coraz mniej was jest, panie i panowie. Fajnie też odpalić to. I żeby się spiły cały czas. I nie zabijać ich, w sensie słuchać, przejrzeć, jak one są wszystkie w pokoju. To jest przerąbane. Albo sobie włączyć na przykład fly, albo no clipa najlepiej, żeby nas nie atakowały, nie wybuchały. I zobaczcie, jak wyglądają wszystkie tak na ekranie, wyglądają zajebiście. Zobaczcie sobie kiedykolwiek, jak będziecie grali. Ja ogólnie słyszałem, że wiele osób właśnie też gra w Serious sama dzięki mnie, dzięki temu jak ja entuzjastycznie o nim gadam. I jest mi gracie po raz serduszko, naprawdę. Jeżeli wam się gra podoba, to oczywiście spróbujcie, zagrajcie sobie sami. To jest bardzo fajne do stosowania się przede wszystkim. Jeżeli macie zły dzień, czy macie po prostu jesteście źli na kogoś, nie wyżywajcie się w prawdziwym życiu, wyżyjcie się w grach, to jest najważniejsze.
gry są lepsze niż alkohol, gry są lepsze niż narkotyki, niż samookalaczanie się, niż depresja, niż cokolwiek innego. Wejście do gry i po prostu porozwalajcie przeciwników, którzy nic nie czują, krótko mówiąc. To jest moje przesłanie. Dlatego gry są fajne, dlatego gry są super. Ale w ogóle czy mi się amunicja pomału do strzelby? Chciałem tylko 45 strzał? Koniec? Nie, jeszcze. No. To jest ogólnie masa przeciwników właśnie na tym poziomie. Jakby tak policzyć, nie? Alright, udało nam się przejść. Idziemy dalej. O, mogę amunicję wykorzystać. Tego o tym nie wiedziałem, że będzie amunicja. Ja będę miał full przynajmniej. Dokładnie full, nice. To tu będzie dalej? Ten zapach chyba z drugiej strony, prawda? Prawda. I po kolei będziemy nam się przeciwnicy respić. Coraz to ciężsi i mocniejsi. I potem będą żaby. Jak pamiętam, oh shit. Bo teraz muszę uważać ogólnie. No, bo to jest średni pokój na tego przeciwnika, krótko mówiąc. Bo udało się. I żaby teraz, prawda? Po raz drugi. Tak jest, tak jest. Tylko trzeba się słuchać stąd. Bo właśnie z góry między tymi filiami wyskakują, więc. Najpierw stanąć tak. Jest po sprawie. Co się tu jeszcze zespi? O, więcej żab, okej. Okay. Jeszcze? Tu teraz się zespią? To jest pułapka. Albo nie. Nice. Oj, koniec poziomu! 12 minut poziom. Oaza była bardzo krótka, o mój Boże. Z jaki poziom był następny? Zobaczcie, jaki poziom jest następny. Jak będziemy kończyć, albo będziemy grać kolejny. Widzicie po długości paska zresztą. Element to jest wiatru? Czy wody? Czegoś? I ile mieliśmy sekretu na tym poziomie? 28 na 38 mamy ogólnie w grze. A na oazie mamy 4 na 6. Okej, okay, w porządku. Nie najgorzej. Gdzie jest? Jeszcze były dwa sekrety, nie mam pojęcia gdzie. Ale okej, okay, kolejnym poziomem są wydmy. O, to jest długi poziom. I pamiętacie, nagrałem odcinek, będziecie mieli go tutaj teraz. Nagrałem odcinek Seriusa Ma 4, gdzie właśnie przechodzimy ten poziom, ale w wersji Seriusa Ma 4. Zobaczcie tamten odcinek najpierw i wróćcie do tego, czy kolejnego w sumie. Ja wam pokażę, jak to wygląda teraz. Widzicie, jak to wygląda teraz? Niesamowicie. Przejdziemy sobie to pierwsze miejsce, bo chcę chwilę pogadać. Ogólnie remaster tego poziomu wygląda bardzo, bardzo fajnie. Muzyka jest taka sama. Plecach wiadomo wygląda inaczej, wszystko ogólnie wygląda inaczej. Ale jest taka mega nostalgia na tym poziomie się wraca. Wydmy to jest jeden z najbardziej kultowych poziomów ever w Seriusie samie. Więc następny odcinek będzie bardzo, bardzo fajny. Zapraszam was serdecznie na niego. Będzie oczywiście niedługo. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiecie jak to u mnie jest. Praca, praca i praca. Trzeba zarabiać, bo z YouTube'a się nie zarabia. Jak to sobie ludzie niektórzy myślą. I też ktoś pytał, chyba Jakub to do mnie pisał w komentarzu czy na live'ie, czy podoba mu się, że u mnie nigdy reklam nie ma. U mnie nie ma nigdy reklam, bo nie mogę ich włączyć, bo nie zarabiam na YouTubie. Prosto i logicznie. Okej, okay, jeszcze nie koniec oczywiście nasze tutaj potyczki. Ja wam dam. Skurczybyki. Pamiętacie jak dostaliśmy wciry na normalu na remasterze? Jeżeli oglądaliście odcinek oczywiście. Mieliście obejrzeć. Mieliśmy na 5 HP w tym momencie. A tu się trzymamy bardzo, bardzo spokojnie. Więc to jest interesujące. Czemu remaster był cięższy niż oryginał? Ale w sumie musimy to przeanalizować. Mi się wydaje, że ogólnie to miejsce, ta pierwsze wydmy, gdzie my jesteśmy teraz. Ta górka, przez którą mamy przejść pierwsza. Ogólnie cała ta plansza tutaj teraz. To lokalizacja jest mniejsza niż było w oryginale. Tak mi się wydaje. Ale cóż, zapisujemy grę, panie i panowie. Wydmy jak najbardziej. I dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się na cześć i pa. Zapraszam was za kolejny odcinek Seriusa Ma Classic. Pierwsze stacie. Trzymajcie się. Pa, pa.